Reklama. PWSZ Leszno Telegram. Jesteś osobą z niepełnosprawnością. Chcesz się uczyć i sukcesywnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe? Zgłoś się do nas. Dostosujemy się do Twoich potrzeb. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Aktualna oferta studiów i specjalności na www.pwsz.edu.pl. PWSZ Leszno Telegram. Reklama. Reklama. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz zawsze na nas liczyć. Bankowość elektroniczna BZWBK 24 Internet. Dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, a także sieć oddziałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa bez barier to program Banku Zachodniego WBK, adresowany do osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Promujemy sport osób z niepełnosprawnością. Wspieramy olimpiady specjalne. www.pgnig.pl. Uwaga podróżni! Na tor drugi przy peronie pierwszym podstawiono pociąg specjalny. Dołącz do nas. Wybierz się w podróż w wirtualnej przestrzeni przyjaznej niepełnosprawnym. Niewidzialni.eu. Dostrzegamy i analizujemy problemy osób z niepełnosprawnością. Promujemy twórczość osób niepełnosprawnych, ukazując ich pasje i sukcesy. Niewidzialni.eu. Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Czytał Paweł Binkowski. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Bydgoszcz Spółka Akcyjna. www.pesa.pl. Agencja Zatrudnienia Lespin. Oferty pracy nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Agencja Zatrudnienia Lespin. Leszno, 17 stycznia 90. www.lespin.com.pl. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Aktualna oferta studiów i specjalności na www.wsh-leszno.pl. Reklama. U nas sezon żużlowy nigdy się nie kończy. Aktualności, opinie, komentarze. Na Wirażu. Magazyn żużlowy Niewidzialni FM. Na program zaprasza Solaris Bus & Coach SA. Producent autobusów i tramwajów niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. www.solarisbus.com. Ireneusz Igielski, dyrektor klubu sportowego Unia Leszno SA. Od dobrych 5 lat ja tutaj zauważam taką tendencję, że w przerwie zimowej między sezonami zgłasza się do nas coraz więcej ludzi niepełnosprawnych z prośbą o przyznanie gdzieś tam bezpłatnych biletów. Wiadomo, że każda taka prośba musi być umotywowana czy też potwierdzona określonymi badaniami lekarskimi i opiniami, ale my z reguły jest tak, że my przyznajemy takie bezpłatne wejściówki dla tych wszystkich osób niepełnosprawnych i faktycznie tak to jest, że my też u siebie przede wszystkim wreszcie obserwujemy cały czas wzrost zainteresowania właśnie wśród tych osób niepełnosprawnych, co nas generalnie cieszy, bo no pomijając już to, że kibiców też mamy no dosyć dużo u nas na stadionie, mamy tych kibiców coraz więcej i no i gdzieś tam cieszy nas i my jako klub też staramy się wspomóc dodatkowo jeszcze te osoby. Klub jest w stanie przekazać tym osobom bezpłatne bilety czy też karnety. To jest tak naprawdę główna ulga. Nie chcieliśmy stosować ulg w postaci procentowej ceny, tam załóżmy zniżki od biletów, nie chcieliśmy takiego czegoś robić. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli faktycznie zgłoszą się do nas, czy zgłosi się do nas osoba niepełnosprawna i udokumentuje tą swoją niepełnosprawność, to tak naprawdę naszym obowiązkiem jest chyba jednak, żeby tej osobie udzielić tak naprawdę bezpłatnego wejścia na stadion i to też robimy. Kiedyś jeszcze, i to tak naprawdę w zależności od stopnia niepełnosprawności, to te wejścia są albo z opiekunem, jeżeli faktycznie mówimy tu o ciężkich przypadkach, albo normalnie
zdecydowanie tylko ta osoba wtedy dostaje od nas taki bezpłatny karnet, czy też bilet, w zależności od tego, jak tam sobie to ustali. Pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi to mieliśmy właśnie kontakt z tym kołem tutaj osób niewidomych w Lesznie i tak naprawdę dla mnie to było coś niesamowitego, że te osoby tutaj przychodziły i mimo tego, że one nie mogły oglądać tych zawodów, ale one no strasznie dyrektowały się samym tym dźwiękiem i tą całą atmosferą na trybunach. Także tak naprawdę osoby niewidome to był jak gdyby ten taki pierwszy krok, który my poczyniliśmy przy współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Spełniliście też marzenie jednego kibica niepełnosprawnego z Podlesznia, który miał możliwość zobaczenia zawodów w kuchni. Dokładnie, kibic ten był tutaj u nas na wózku, był tutaj w parkingu, takie no troszeczkę tak z tyłu gdzieś tam się trzymał, żeby nie sprawiać problemów, ale faktycznie nie było, tak? To było bodajże podczas naszego meczu z Unibaxem Toruń 10 czerwca. Była też tutaj telewizja na tym meczu, także kibic ten zobaczył tak naprawdę, jak wygląda nie tyle, jak wygląda cała realizacja telewizyjna od środka, ale przede wszystkim, jak ten mecz wygląda z perspektywy parkingu, z perspektywy zawodników, co tak naprawdę no, niewielu kibiców ma okazję, żeby to naprawdę tak zobaczyć od kuchni, jak to i wygląda. I było to pewnie dla niego niezła frajda i przyjemność. No na początku widzieliśmy generalnie no, takie straszne zdziwienie i takie zaaferowanie na jego twarzy, no a później było widać, że jednak chłopakowi to bardzo dużo przyjemności sprawiło. Przyjeżdżają kibice z różnych miast do Leszna na mecze. Ktoś, powiedzmy, jest pierwszy raz. Z jakich udogodnień osoba niepełnosprawna może tu skorzystać? Jak stadion jest przygotowany dla gości niepełnosprawnych? Znaczy, musimy tu przede wszystkim zacząć od tego, że no, nasz stadion był wybudowany w latach 70. Także tu mamy tak troszeczkę utrudnioną sytuację, jeżeli mówimy o takich typowo nowych, nowocześniejszych udogodnieniach. Aczkolwiek od ulicy Strzeleckiej przy bramie numer 14 jest wybudowany specjalny taki podjazd, z którego korzystają osoby niepełnosprawne. Ze spokojem można sobie tutaj podjechać. Jest tam też toaleta przygotowana tylko i wyłącznie właśnie dla osób niepełnosprawnych, która stoi właśnie na górze stadionu przy koronie właśnie tutaj, gdzie ten podjazd wjeżdża u nas na koronę stadionu od ulicy Strzeleckiej. Ja powiem więcej, my tutaj w trakcie modernizacji gdzieś tych naszych trybun, to jest wprawdzie proces taki długotrwały, aczkolwiek my wyszliśmy z propozycją do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, co zresztą spotkało się z akceptacją MOSIR-u, żeby oprócz tego, że jest ten podjazd i że gdzieś tutaj te osoby niepełnosprawne przy bramie numer 14 się gromadzą, żeby dodatkowo zbudować jeszcze jedną platformę, która powstała na przeciwległej prostej przy tunelu. Tylko, że tu mamy troszeczkę problem, że ta platforma nie będzie w 100% oddana do użytku, dopóki nie zostanie oddana do użytku nowa trybuna, która teraz tak naprawdę jest na ukończeniu na szczycie wirażu pierwszego, dlatego, że tam cały czas odbywa się komunikacja i tam bardzo dużo tego ciężkiego i dużego sprzętu jeździ i to tak nawet jeszcze było z premedytacją zrobione tak, żeby ten sektor jeszcze nie był w pełni oddany, aczkolwiek no ja liczę, że zaraz, jak tylko ta nasza nowa trybuna będzie miała wszystkie odbiory techniczne i wszystkie badania tam przejdą, to ja liczę, że krótko po tym też będzie tam ta kolejna trybuna dla osób niepełnosprawnych też oddana. Będzie to o tyle fajne miejsce, że jednak przebywając tam w okolicach tego tunelu jest się bardzo nisko i jest się bardzo blisko toru. Na Wirażu. Aktualności, opinie, komentarze. Na Wirażu. Magazyn żużlowy portalu Niewidzialni FM. U nas sezon żużlowy nigdy się nie kończy. Niewidzialni-leszno.pl. Tworzymy świat bez barier. Kibicujemy żużlowcom Unii Leszno. Reklama. Solaris Bus and Coach S.A. Autobusy miejskie, międzynarodowe, turystyczne, trolejbusy, autobusy specjalne, tramwaje. Solaris Bus and Coach S.A. Autobusy i tramwaje niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szczegółowa oferta produkowanych pojazdów na www.solarisbus.com. Reklama. Ogłoszenia Radia Niewidzialni FM. Solaris Bus and Coach S.A. Producent autobusów i tramwajów niskopodłogowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Autobusy miejskie, międzynarodowe, turystyczne i specjalne. www.solarisbus.com.
Wawa Taxi 196 44. Taxi przyjazne niepełnosprawnym. Miło, bezpiecznie, bez barier. www.wawataxi.pl. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym. Studia stacjonarne, studia magisterskie, studia podyplomowe. Aktualna oferta studiów i specjalności na www.wsh-leszno.pl. Studio C-Voice. Profesjonalny lektor, reklama dźwiękowa. Pełen zakres oferowanych usług na www.cvoice.pl. Jeżeli nie zdążyłeś zanotować ogłoszeń emitowanych na antenie Radia Niewidzialni FM, wejdź w zakładkę Afisz 24 na portalu niewidzialni.eu. Tam znajdziesz wszystkie ogłoszenia w wersji tekstowej. Były to ogłoszenia Radia Niewidzialni FM.